przed wami pierwszy z jego uczestników. Maciej Rataj! Wyrzeźbiony niczym Apollo, ale tego można było się spodziewać. 99,25. Zobaczymy, czy te mięśnie przełożą się na siłę i konkretne uderzenie jutro w oktagonie. A jego przeciwnikiem będzie Adrian Meduza Salamon! Dziewięćdziesiąt siedem, 65. I zapraszamy do face-to-face'a. Oj! No, co, czy on mu chce zapiąć kimurę? Co? O! O, drodzy państwo. Tam, nie wiem, czy to widzieliście, poszła bomba. Meduza raczej nie słynie z tego, że jest genialnym stójkowiczem, ale bomba poszła. Meduza, to od razu cię zapytam, troszkę cię tutaj odgradzając od przeciwnika. Skąd ta agresja? Coś się ostatnio wydarzyło, czy dlaczego postanowiłeś go zaatakować? Będzie, bomby to jutro będą leciały. Bo poczujesz. Okej. Nie poczułeś? Mówisz, że nie poczułeś? Nie. Okej. Okay. Jak będzie tak bił, to z tego odgrażania się i chodzenia po hotelu i mówi, że kurwa każdemu mi najebie, to nic nie będzie. Cały się trzęsiesz, kurwa, lamusie. Ale to z nerwów. Cały się trzęsiesz. Trzęsę się, żeby ci nie zajebać też. Bij. To jutro. No to panowie, rzeczywiście będziecie mieli okazję bić się jutro. Ja chciałem, zadam tutaj jeszcze jedno pytanie, mam tych pytań bardzo dużo. Zadam pytanie, czy czujesz się lepiej w tej wadze niż w tej, co ostatnio walczyłeś, bo jest to 15 kilogramów, nie, 13 kilogramów różnicy. Czuję się o wiele lepiej, bo nie musiałem zbijać 20 kilogramów. Co ja ci mogę powiedzieć? Jutro o 20 zobaczysz. Kupujcie pay-per-view z mojego linku. Dobrze. I Maćku, pytanie do ciebie. Czy spodziewałeś się, bo na początku wydawało się, że to jest takie raczej dosyć zabawowe takie podejście, a on tutaj najpierw próbował ci uchwycić kimurę, później cię zdzielił. Czy spodziewałeś się takiego obrotu spraw? Spodziewałem się. Wiedziałem, że coś odpierdoli. Wiedziałem, kto chodził na przywódcę i wiedziałem, że tak będzie. No dobrze, no to drodzy państwo... Co? Zaskoczyłem cię. Ja powiem tylko tyle. Rozwiązanie tego konfliktu... Ja go złapałem, poczułem jego pizdowatą siłę. Zobaczycie jutro. Pierwsza runda. Pozdro. Dobrze, w takim razie już jutro rozwiązanie tego konfliktu... Siła z siłowni się w ogóle nie przekłada do klatki. Jutro to udowodnię. Pozdro. Koniec ze słowami. Przyszedł czas, żeby przemówiły pięści już jutro. Oktagon, Ergo Arena.